Cześć, witam wszystkich, nazywam się Piotr Kwiatkowski i na dzisiaj przygotowałem recenzję cygar Carlos Toranio Exodus 1959 Silver Edition. Cygara te pochodzą z Hondurasu, do mnie trafiły ledwo tydzień temu. I zanim przejdę do recenzji właściwej, chciałbym powiedzieć dwa słowa o rodzinie Toranio. Dlaczego? Odniosę się tutaj do nazwy. 1959. To jest rok, w którym familia Toranio została wyrzucona z Kuby, została wywłaszczona ze swojego majątku, zostali zmuszeni do przeprowadzki, trafili do Hondurasu, gdzie na nowo otworzyli produkcję cygar. I te cygara, Exodus 1959, są takim psztyczkiem w nos dla komunistycznego reżimu. Przynajmniej ja to tak interpretuję. I to, co mogę powiedzieć, pudło wykonane jest fantastycznie. W środku znajdziemy 10 ślicznych, podwójnych Perfecto, 6 cali długości, 60 ringu. I tak, Carlos firma Toranio otrzymała w zeszłym roku nagrodę za utrzymywanie jakości przez długi czas, czyli coś jak w kinematografii nagrodę za całokształt twórczości. Egzemplarz, który mam przed sobą, na pewno należy do ślicznych cygar. Okrywa tutaj jest oleista, gładka i wręcz jedwabista. Pachnie żywicą i drewnem bardzo przyjemnie. Pierścień jest ładnie wydrukowany, elegancki, taki jak dobry, ale nie rzucający się w oczy zegarek. Jeżeli chodzi o zwinięcie, nie mam się do czego przyczepić. Fantastyczne cygaro, przynajmniej wizualnie. Ok, to tyle o cygarze na teraz. Do dzisiejszego palenia przygotowałem sobie kieliszek wytrawnej madery, szklankę wody. Otwierać cygaro będę gilotonomią, a odpalać taką pojedynczą zapałką. Ok, to tyle. Wracam za parę minut. Tak. Pierwsza rzecz, która się rzuca na język, to dosyć oporny ciąg, ale oprócz tego smak od pierwszego puchnięcia jest fantastyczny. Fantastyczna mieszanka miodu, zboża, żywicy, przypraw. Start jest naprawdę fenomenalny. Spotykamy się pod koniec pierwszej tercji. Cygaro rozpala się równo, trochę pruszy, ale technicznie wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o smak, no to czuć żywicę, miód, zboże i przyprawy. To samo co na początku. Natomiast intensywność smaku bardzo zmalała. Jest to oczywiście ze szkodą dla cygara. Wciąż jest bardzo smacznie. I to, co jest charakterystyczne, to jedwabistość. Praktycznie nie potrzebuje niczego do popijania. Drugą charakterystyczną rzeczą jest mała ilość dymu. Troszkę mnie to irytuje, ale nie przeszkadza. Ok, wracam przy drugiej tercji. Powiem uczciwie, że jest nudno. Smak jest praktycznie identyczny jak na początku. Nic się nie zmienia, spala się równo, dym wciąż jest jedwabisty, ale nie ma tutaj nic zachwycającego, nic, co trzymało mnie, by mnie przy tym cygarze. Uważam, że cygara jednostajne potrafią być wspaniałe.
Rocky Patel di Edge Maduro, najlepszy przykład. Cygaro jednostajne prawie od początku do samego końca, ale z fantastyczną intensywnością smaku. Tutaj na chwilę obecną nie ma nic, co mogłoby mnie zachwycić. Cygaro zaczęło smakować w tym momencie kwaśno, więc kończę tą recenzję. Trzecia tercja była minimalnie głębsza od drugiej, ale tutaj nie znalazłem nic, co mogłoby mnie zachwycić, nic, co mogłoby chociażby zachęcić do kontynuowania palenia. Pierwsza tercja z całego cygara była najlepsza, dlatego dostaję ocenę 8,75 na 10. Druga tercja 8 na 10, trzecia tercja również 8 na 10. Całościowa ocena za smak to 8 na 10. Tak jak mówię, jestem w pewien sposób rozczarowany. Spodziewałem się dużo więcej. Spodziewałem się dużo więcej po wyglądzie tego cygara. Nie mogę wyglądać inaczej ocenić niż 10 na 10. Tak samo spalania. 10 na 10. Technicznie cygaro było fantastycznie. Wyglądało fantastycznie. Co więcej, jest też w przystępnej cenie, bo pudełko 25 Churchilli można w Stanach Zjednoczonych dostać za $100. W Polsce, kiedy to cygaro jeszcze było dostępne, kosztowało około 18 zł. Więc tutaj muszę dać ocenę 8,75 na 10. I całościowo ocena dla tego cygara to będzie 8,5 na 10. Więcej absolutnie nie dam. Mnie osobiście cygaro rozczarowało, żałuję w tym momencie zakupu pudełka, ale też nie mam się do czego przyczepić właściwie. Dlatego powiem w ten sposób. Żałuję zakupu pudełka, nie odradzam ani nie polecam tego cygara. Może komuś posmakuje. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam wszystkim. Piotr Kwiatkowski, cigarblog.pl. Do zobaczenia kolejnym razem.